To jedna z najbardziej znanych, rozpoznawalnych postaci polskiego kościoła XX wieku. Była siostrą zakonną, urszulanką, założycielką Zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego. To postać, która złączyła swoją biografię, tak chciała opatrzność, z dziejami odradzającej się Polski. Uznana została za świętą Kościoła katolickiego. 17 kwietnia 1865 roku urodziła się Urszula Leduchowska, duchowa matka polskiej niepodległości. Święta Urszula Leduchowska to znakomita nauczycielka i wychowawczyni, założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Nazywana jest Matką Niepodległości i Apostołem Uśmiechu. To niezwykle polska święta, a jednocześnie niezwykle międzynarodowa, bo tak toczyło się jej życie, że urodziła się w Austrii. Urodziła się w 1865 roku w Lusdorfie w Austrii jako Julia Maria Halka Leduchowska Herbuszaława. Pochodziła z bardzo patriotycznej i religijnej rodziny. Jej dziadek Ignacy Leduchowski był generałem, jej ojciec był wojskowym austriackim huzarem, jej brat Kazimierz Leduchowski był generałem Wojska Polskiego. Było także wśród jej najbliższych wielu duchownych. Mieczysław Leduchowski był kardynałem i prymasem Polski. Jej siostra Maria Leduchowska była siostrą zakonną, została także uznana błogosławioną. Jej brat Włodzimierz był sekretarzem generalnym Towarzystwa Jezusowego. Tęsknota za ojczyzną sprawiła, że wraz z rodziną powróciła na polskie ziemie. Rodzina przeniosła się do Krakowa. Tutaj Julia rozpoczyna swoją formację. Oczywiście jest to formacja zakonna. Wiąże się ze Zgromadzeniem Sióstr Urszulanek i przybiera imię zakonne Maria Urszula. Po tej swojej formacji krakowski Urszulanek została wysłana do Petersburga. Tam przez pewien czas pracowała właśnie w środowisku polskim, prowadząc szkołę, ucząc języków polskie dzieci. I tam zastała ją I wojna światowa. To oznaczało wydalenie poza granicę Rosji obywatelki austriackiej. I znów wątek międzynarodowy, bo siostra Urszula wraz z towarzyszkami trafia do Skandynawii, do Szwecji, do Danii. Prowadziła szkoły dla dziewcząt, szkoły językowe, w których nauczano różnych języków. Prowadziła ochronki dla sierot, dzieci polskich emigrantów. Po zakończeniu II wojny światowej wróciła do Polski i wraz z urszulankami petersburskimi zdecydowała o osiedleniu w Pniewach pod Poznaniem. Tam powstał dom zakonny. Tam właśnie matka Urszula Leduchowska rozpoczyna ten swój polski, prawda, okres życia, który jest również bardzo intensywny. Włączają się w to wielkie, najważniejsze przedsięwzięcie, jakim jest wychowanie młodego pokolenia Polaków. Niedługo potem, w 20 roku, uzyskała zgodę na utworzenie Zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Siostry Urszulanki z tego zgromadzenia pracowały w Polsce, ale też na przykład we Francji. Także opatrzność sprawiła, że i również ostatni dzień i pożegnanie z doczesnym życiem siostry Urszuli miało miejsce w Rzymie. Zmarła tuż przed wybuchem II wojny światowej w maju 1939 roku. Oczywiście w opinii świętości. Pan Bóg oszczędził jej tych dramatów, o których wiemy, że nastąpiły dosłownie kilka miesięcy później. Już za życia uważana była za osobę świętą ze względu na jej oddaną pracę wychowawczą, ale także ze względu na pogodę ducha. Różne wydarzenia, wojna w Polsce, czasy komunistyczne spowodowały, że i proces beatyfikacyjny, i sama beatyfikacja nastąpiły dopiero w 1983 roku. W 1983 roku została beatyfikowana przez Jana Pawła II w Poznaniu, a 20 lat później została uznana świętą.